rozumiem doskonale obawy związane z czymś nieznanym, z czymś nowym. To jest normalna, naturalna reakcja, którą wszyscy czujemy. Dlatego, że jak nie jesteśmy czegoś pewni, to instynkt nakazuje nam poczekać. Ale w tym wypadku sytuacja wygląda następująco. Mamy do wyboru. Albo się zaszczepić nową szczepionką, zbadaną na 70 tysięcy osobach, które potwierdziły jej skuteczność i bezpieczeństwo. Albo zarazić się dzikim koronawirusem, co grozi w przypadku hospitalizacji 10% śmiertelnością. My możemy przewidzieć, kto będzie chorował ciężko. Wiadomo z góry, że chorować ciężko będą osoby starsze, osoby z wielochorobowością, bo to jest grupa, to tworzą one grupę ryzyka. Ale ciężkie zachorowania zdarzają się również ludziom młodym i zdrowym. Znacznie rzadziej, ale się zdarzają. To jest zagrożenie. A jakie jest drugie wyjście? To jest zaszczepienie się, co związane jest owszem z ryzykiem, ale nieporównanie mniejszym. Nikt po szczepionce jeszcze nie umarł. Nikt nawet nie trafił do szpitala. To o czymś chyba świadczy. W związku z czym, mając do wyboru zachorowanie albo szczepienie, wybór szczepionki jest znacznie bezpieczniejszy, mimo że nasze emocje, które są przecież irracjonalne, mogą mówić inaczej. Ja bym to porównał obrazowo do takiej sytuacji. Lecimy sobie samolotem i nagle pilot informuje, że palą się silniki. Ale mówi, mam dobrą wiadomość, mam dla Państwa spadochrony. I wtedy połowa pasażerów mówi, no ale ja nie mogę ryzykować, przecież spadochrony nie były przebadane. No proszę Państwa, mając do wyboru pewną, no bądźmy pewną, bardzo prawdopodobną śmierć w wypadku lotniczym, a użycie spadochronu, nawet jeżeli robimy to pierwszy raz w życiu i możemy rzeczywiście spaść na drzewo, możemy spaść na ulicę, no ale jednak daje nam to wielokrotnie większą szansę na zachowanie zdrowia i przeżycie niż pozostanie w samolocie. I proszę o tym pamiętać.